Która Biblia jest najlepsza? Pogadajmy o tym. Szczęść Boże, święty monitorze, ksiądz Piotr Piekło i ksiądz Wojciech Iwanecki. No, która? No, odpowiedź jest taka, że ta, którą czytasz. Śmiech, Staś. Nie no, oczywiście chcieliśmy się troszeczkę pochwalić z naszymi Bibliami i o nich powiemy. I powiemy też o tym, która Biblia naprawdę jest najlepsza i właściwie co trzeba wziąć pod uwagę, biorąc do ręki Pismo Święte, kupując je, rozważając i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście ta odpowiedź nie była wcale taka pozbawiona sensu i zła. Kupujemy Pismo Święte, wybieramy. Można mieć bardzo wiele pism świętych, ale niekoniecznie je czytać. Tak zwanych pułkowników. Nie? To jest taki dobry pułkownik, bo Biblia zajmuje dużo miejsca na półce z książkami. Robi wrażenie. Tak, tak, tak. Pokaż mi swoją Biblię, powiem ci, kim jesteś. Czy jest czytana? Właśnie. Czy nosi ślady zużycia? Chciałem powiedzieć, no właśnie. No właśnie. A, lubicie, no właśnie, jak się zapią trapę. Ja mam takie przemyślenie, że to jest tak jak z biegaczami. Pozdrawiam wszystkich biegaczy, którzy są bardziej pewnie wkręceni w bieganie ode mnie, że mają dużo butów, nie? Wiesz, jak to nie jest tak, że masz jedną parę. Musisz mieć parę na asfalt, na start, na trail, na zimę, na lato, na wszystko. To księża mają Pismo Święte. I komentarze. I kochają kupować Biblię. No. Ale żeby wybrać Biblię dla siebie, trzeba wziąć pod uwagę kilka rzeczy i o tym chcemy powiedzieć, no właśnie, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze. Pierwsza rzecz, o której ja powiem, to jest język. Ty masz tutaj jakąś taką Biblię. O, pokażę Państwu do kamery. Słuchajcie, Nie kupiłem tego. Wygląda niepozornie, wygląda dobrze, ale nie dajcie się zwieść, ponieważ Biblia została napisana, jak wiecie, czy też nie wiecie, w trzech językach oryginalnych, tak? Hebrajskim, aramejskim i greckim, w dialekcie koine. I tak jak w przypadku innych dzieł literackich, bierzemy te Pisma Święte do ręki, które są tłumaczone z języków oryginalnych. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. No chyba, że znamy języki oryginalne. Chyba, że znamy języki oryginalne. I tak by było najlepiej. To jest Nestlaland, Grece, Latine. Latine to jest tłumaczenie, a Grece to jest oryginał Nowego Testamentu. Także pozdro dla wszystkich biblistów. Też mam swoje. Kiedyś potrafiłem coś z niego przeczytać. Dzisiaj to nie wiem, czy bym był w stanie. Ale dlaczego tę Biblię tutaj Piotrek pokazuje? Dlatego, że ona zaraz na pierwszej stronie przeczytacie, że przetłumaczono z New World Translation, wydanie z 1984 roku, z uwzględnieniem języków oryginalnych. Tak. Więc jaki wniosek? To Pismo Święte jest przetłumaczone z języka angielskiego, czyli jest tłumaczeniem z tłumaczenia. Tak. No więc proste. Oryginał, tłumaczenie, tak? Czyli ten sens, on dwukrotnie zostaje zniekształcony, czy może być zniekształcony przez tłumaczenie. Stąd po prostu takie Pisma Święte należy omijać szerokim łukiem i szukać tych, tych, które są tłumaczone z języków oryginalnych. Bardzo, bardzo na to zwracam uwagę. I tutaj różnych świadków i innych można od razu odgonić, że tak się wyrażę, chociażby tym pytaniem, czy mają Pismo Święte tłumaczone z języków oryginalnych. Bo jeżeli to będzie z angielskiego czy z francuskiego, no to wiadomo, że to po dwukrotnym tłumaczeniu będzie zmian bardzo, bardzo dużo. I to jest pierwsza rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, gdy się wybiera Pismo Święte dla siebie. A druga rzecz, na którą zachęcamy, żebyście zwrócili uwagę, to czy Pismo Święte jest Pismem Świętym kanonu katolickiego. No, jesteśmy księżmi Kościoła katolickiego. Kanon. Czym jest kanon? Kanon. Marka aparatów. Ale to przez C. Aha. Przez K. No tak. Kanon Pisma Świętego to jest zbiór ksiąg, które zostały uznane za natchnione przez Ducha Świętego, przez Kościół, przez wspólnotę Kościoła. I tutaj mamy, szczególnie jeżeli chodzi o Stary Testament, taką sytuację, że w Starym Testamencie mamy tak zwane księgi deuterokanoniczne, czyli wtórno-kanoniczne albo późno-kanoniczne. Skąd to się wzięło? Za czasów Pana Jezusa istniały dwa Pisma Święte tłumaczone, znaczy Starego Testamentu, o jakby tak. Dwa kanony. Dwa kanony. Mhm. Pierwszy to była Biblia hebrajska, czyli ta Biblia, którą komentowali, czytali i rozważali mieszkańcy Palestyny, czyli
Tą Biblię czytał Pan Jezus. Jest scena w Ewangelii, kiedy Pan Jezus przychodzi do synagogi i czyta proroka Izajasza. Czytał w języku hebrajskim, wszystko na to wskazuje. Taką Biblię czytano w Palestynie. Natomiast Żydzi w większości nawet mieszkali w diasporze już za czasów Pana Jezusa, czyli byli rozsiani po całej Europie, tak byśmy dzisiaj powiedzieli, po całym Cesarstwie Rzymskim. I z racji tego, że już nie znali tak dobrze języka hebrajskiego, języka swoich ojców, mieszkali już w kolejnych pokoleniach gdzieś właśnie w cesarstwie, to w III, II wieku przed naszą erą przetłumaczyli Pismo Święte na język grecki. To jest tak zwana Septuaginta. I w tym greckim wydaniu Pisma Świętego, żebyśmy tak powiedzieli, Starego Testamentu, są księgi, których nie ma w kanonie hebrajskim. To są tak zwane księgi deuterokanoniczne. Skąd problem dla nas, dla katolików, czy nawet protestantów? Problem w tym, że kiedy pierwsi chrześcijanie tłumaczyli Pismo, znaczy tłumaczyli, kiedy czytali, komentowali Pismo Święte, to na zachodzie cesarstwa korzystali właśnie z tłumaczenia greckiego, z Septuaginty, uważali to tłumaczenie za natchnione, a na wschodzie korzystali z Biblii hebrajskiej. I problem był taki, że jak się spotykali ze sobą na jakichś synodach czy soborach, ojcowie kościoła, dogadać, to się nie umieli dogadać. Różne Biblie. I co zrobili? Uznali, pomodlili się, zastanowili się, przeczytali i uznali wspólnie, że księgi deuterokanoniczne są kanoniczne, są natchnione. I to już jest III, IV wiek, a soborowa nawet ta prawda została potem już potwierdzona w VII wieku, czyli cały Kościół, który wtedy funkcjonował, wszyscy chrześcijanie, bo mamy, jeszcze nie mamy podziałów na przykład na wschód-zachód, na Kościół potem protestancki, po Lutrze, uznawał księgi deuterokanoniczne właśnie za kanoniczne. To jest takich 7 ksiąg w Starym Testamencie, między innymi Księga Mądrości czy Księgi Machabejskie. Kiedy się pojawił problem? Problem pojawił się właśnie w XVI wieku, kiedy Marcin Luther, tłumacząc Pismo Święte, stwierdził, że księgi deuterokanoniczne zostały włączone sztucznie, że ich nie było na początku, że najprawdopodobniej Pan Jezus ich nie czytał. Więc w kanonie Pisma Świętego naszych braci w wierze, protestantów, nie ma ksiąg deuterokanonicznych. No ten i trzeba... wyczerpujący i długi wykład uświadomił wam, dlaczego w niektórych Pismach Świętych jest więcej ksiąg, w innych jest mniej ksiąg. Wszystko znajdziecie w tym wykładzie. Dziękujemy księże profesorze. Dzisiaj ksiądz profesor tak się ubrał właśnie adekwatnie do tej roli. Wiedziałem, że pan tak. Wracając już do ożywionego naszego filmiku, to te dwa kryteria, na które chcieliśmy zwrócić wam waszą uwagę, czyli języki oryginalne i to, żeby był kanon katolicki. I teraz przekłady, może powiedzmy, z jakich my korzystamy i jakie polecamy, a później coś o komentarzach, słów kilka, nie? Pierwsze Pismo Święte moje, 96 rok, jadę na zerowy stopień rekolekcji Ruchu Światło Życie, moi rodzice kupują mi własne Pismo Święte. Był taki czas, kiedy rodzice kupowali dzieciom Biblię. Biblię. Ja poprosiłem rodziców na ten, to nawet jakąś pieczątkę podpisane jeszcze. Coś wspaniałego. 96 rok, trzecie tłumaczenie tak zwanej Biblii Tysiąclecia. Czytam do tej pory. Dlaczego? Dlatego, że to jest tłumaczenie liturgiczne. Jeżeli jesteśmy na mszy świętej w Kościele Katolickim i czytam i słuchamy Bożego Słowa, to ono jest z Biblii, tak zwanej Biblii Tysiąclecia, tłumaczenie połowa XX wieku. No tak, teraz już są poprawki, chyba już jest piąta wersja. Tak, piąte, całe Pismo Święte, piąte wydanie. Edycja, tysiąclatka, dlatego że pomysł był przetłumaczenia Pisma Świętego całego z języków oryginalnych na język polski na rocznicę tysiącletnią chrześcijaństwa w naszym polski, kraju. Tak. Polski, tak. Nie, zgubiłem się. Tak, dlatego też Biblia Tysiąclecia, jakby się ktoś zastanawiał, nie? Ja też z niej korzystam, ponieważ jest to przekład liturgiczny i bardzo jest mi bliski. Ja korzystam z wersji jerozolimskiej. Biblia Jerozolimska, ona jest na tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia. Różnica jest taka, że jest więcej przypisów i są tak zwane marginalia, czyli te sigla tutaj po bokach. Można by powiedzieć, że są to odwołania do innych miejsc Pisma Świętego, które się z tym fragmentem, który aktualnie czytamy, wiąże. Też bardzo popularne w języku angielskim. To jest The New Jerusalem Bible. Też polecam w języku angielskim właśnie ten przekład. Na pewno jest bardzo fajny. Drugim znanym przykładem wam wszystkim jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Przekład edycji Świętego Pawła.
ta layout graficzny, czy jak to nazwiemy, on taki bardzo znany, no to jest nowsze tłumaczenie, tak? Nowsze tłumaczenie. Myślę, że można je polecić dlatego, że tu jest bardzo dużo komentarzy i przypisów, nie? Bo osobno są przypisy, a na dole wszędzie mamy komentarze. Do każdego fragmentu Pisma Świętego jest bardzo konkretny komentarz. Jeżeli ktoś pyta o komentarz, no to to już jest taka Biblia z komentarzem troszeczkę, nie? Oczywiście ten komentarz jest bardzo krótki, ale jest, także... Znaczy, no nie jest bardzo krótki, znaczy... No dobra, okej. Okay. No krótki, no nie tak jest. Jak komentarz osobno, jakbyś czytał. Aha, dobrze. W tym sensie, o co ci No krótki jest, no, ale taki fajny, można przeczytać. Z czego ty się jeszcze modlisz? Masz coś tu jeszcze ciekawego? Jeszcze coś ciekawego? W zasadzie to tak, no to ja mam komentarz. Tak, nie znam języków oryginalnych i to jest taki mały mój mankament. Gdybym wrócił na studia raz jeszcze, to bym się pilnie uczył języka hebrajskiego i języka greckiego. Akurat jestem takim rocznikiem, kiedy nie mieliśmy obowiązku uczyć się tych języków. Dobra, nieważne. Trzy semestry greckiego. Jeden semestr hebrajskiego. Przynajmniej potrafię przeczytać robaczki hebrajskie. Dlatego się nauczyłem. Wiecie, polecamy wam w ogóle coś takiego, jakbyście znaleźli gdzieś, można czasami kupić za nieduże pieniądze, prymasowska seria biblijna, takie wydanie, wydawnictwa Vocatio. Jeżeli coś znajdziecie z tego wydawnictwa, to będzie dobra rzecz. Ja mam akurat tutaj grecko-polski Nowy Testament, tak zwane interlinearne wydanie, to znaczy jest grecki tekst, ten, który mamy tutaj, w tym wydaniu krytycznym. Czyli w tym tak zwanym Nestle Alandzie, którym się Wojtek już chwalił. I są tłumaczenie interlinearne, czyli jakby każde słowo greckie jest po kolei przetłumaczone dosłownie z wariantem gramatycznym, który tam w tym tekście jest. I to daje fajne pojęcie, bo tak. Pokazuje na przykład w oryginale, jakie słowo jest użyte i czy to samo słowo gdzieś występuje jeszcze w tekście innym. Więc bardzo fajne dla porównania. Ja też polecam oczywiście tym osobom, które gdzieś tam pałają się jakimiś innymi językami. No w języku angielskim jest bardzo dużo ciekawych rzeczy. Ja tutaj chciałem pokazać właśnie Ewangelię The World on Fire Bible. To jest taki projekt Bishopa Roberta Barona. Polecam serdecznie w ogóle jego kanał i tak dalej. I to są cztery Ewangelie tylko i wyłącznie. I fajne jest to w tym tekście, że oprócz oczywiście tekstu, tłumaczenia, to mamy tłumaczenia. No tłumaczenia z języków oryginalnych na język angielski, trzeba sobie języka angielskiego. Mamy oczywiście właśnie przypisy, ale mamy też wypowiedzi ojców Kościoła dotyczące tego fragmentu tekstu biblijnego. Mówiliśmy o tym kryterium tradycji. Tak, właśnie są też pisarze chrześcijańscy. Czasami też jest jakaś sztuka chrześcijańska, czyli jakiś, teraz nie wiem oczywiście znaleźć, ale czasami jest właśnie jakiś obraz, który też jest komentarzem do danej sceny biblijnej i każdy fragment jest też skomentowany przez biszopa Roberta Barona. Więc no to są... Dosyć grube jest to wydanie, a to są tylko cztery Ewangelie. Natomiast no, jest tutaj dużo właśnie takich dodatkowych rzeczy. Mi się bardzo podoba to, że są i ojcowie, i literatura, i sztuka. Jakby wiecie, wszystko to komentuje Pismo Święte i pomaga trochę lepiej zrozumieć kontekst i całość. I z komentarzy, ty akurat masz ten komentarz, ja bym go jeszcze też polecił. A nie ten chciałem Vocatio, ale to dobra, to ty polecaj ten. A ja katolicki następny. Komentarz biblijny, bo to jest pierwsza rzecz, którą nabyłem drogą kupna, jeżeli chodzi o komentarze, jeszcze będąc w seminarium. W seminarium w ogóle się kupuje takie rzeczy od razu na początku, wiecie. Mnóstwo książek. To... No powiem szczerze, że ilekroć przygotowuję sobie homilię, to czytam fragment. Jak chcecie mieć spoiler homilii księdza Piotra, sięgnijcie najpierw do komentarza. Komentarz, to wracając do poprzedniego odcinka, jakby co jest dobre w komentarzu? Komentarz pozwala nam zrozumieć to Sitz im Leben, o którym żeśmy mówili. Czyli on jest bardzo dobry do tej tak zwanej egzegezy, czyli odczytania dosłownego tekstu biblijnego. Jakby te komentarze naukowe, mniej więcej właśnie ten, który tu jest, katolicki komentarz biblijny, on jest takim komentarzem egzegetycznym, mniej hermeneutycznym. Natomiast komentarz hermeneutyczny, czyli już
odczytanie duchowe tego tekstu, to Wojtek, ty. No właśnie, ja chciałem polecić ten komentarz. On jest mniej taki historyczno faktograficzny, czyli egzegetyczny, ale bardziej taki życiowy, a choć też tutaj są, jest tu też trochę takiej egzegezy, natomiast no faktycznie może więcej takich rozważań. Ja z tego korzystam z kolei, jak ktoś chce mieć spoiler moich kazań, ale od niedawna tak naprawdę, bo to jest dosyć nowa rzecz. To się nazywa katolicki komentarz do Pisma Świętego i z tego co wiem, to są Ewangelie i Dzieje Apostolskie bodajże wydane. Nikt nam nie płaci za reklamy, jakby co. Tak. To są po prostu rzeczy, z których my korzystamy. I na koniec jeszcze taka, w ramach takiej ciekawostki, bo już musimy powoli kończyć, odcinek jest długi. Piotrze, ała. Nowy Testament po śląsku. To jest w ramach takiego fun faktu, a kiedy przyszli do wiecznika, wnieśli i wleźli i byli tam Piotr i Jan, Jakub, Andrzej i tak dalej. Wszyscy oni trzymali się razem na rzekaniu z niewiastami. No właśnie. Z dziełkami? Nie, dobra. Z niewiastami. Tu... Właśnie, to jest to. Jak to przetłumaczyć? Z frelami? Można próbować oczywiście tego typu w ramach tłumaczenia, w ramach raczej ciekawostki niż, myślę, medytacji czy rozważania, ponieważ z językiem śląskim jest taki problem, no tutaj mogliby się wypowiedzieć mądrzejsi od nas, czy to w ogóle język, czy to dialekt, na którą gwarę należałoby tłumaczyć te Pismo Święte, no bo wiadomo, jak zapisywać? W Rybniku inaczej się go do, w Rudzie Śląskiej inaczej się go do, w Piekarach się inaczej go do, no i tak. To są tego typu problemy. Natomiast też są takie próby podejmowane i warto, myślę, wiedzieć, że także na takie dialekty Pismo Święte jest tłumaczone, bo Pismo Święte jest w ogóle najczęściej tłumaczoną księgą chyba w historii ludzkości, nie? No na pewno. Na pewno. Na pewno. Na wszystkie języki, dialekty. Nie, best seller ever. Pytanie o prawa autorskie, nie? To też. Do Ducha Świętego. Kto je ma? I te tantiemy, komu trzeba Słuchajcie, jakie są wasze ulubione przekłady Pism Świętych? Mamy świadomość tego, że kilku ważnych też polskich tutaj nie poruszyliśmy, ale może właśnie to jest czas, to jest miejsce, żeby to zrobić w komentarzach. Piszcie na dole, z czego wykorzystacie w swojej prywatnej modlitwie. A zakończmy patronem odcinka. A patronem dzisiejszego odcinka jest święta Tereska od Dzieciątka Jezus. Tak, mała Tereska, autorka Małej Drogi, myślę, że znana i lubiana święta. Dlaczego ją wybraliśmy? Takie dwa fun fakty, takie ciekawostki z jej życia. Pierwsza ciekawostka to taka, że choć sama nie dysponowała swoim osobistym egzemplarzem Pisma Świętego, była jedna Biblia w zakonie, tam gdzie przebywała, w tym Karmelu, to zacytowała Pismo Święte w swoich pismach ponad 1090 razy, czyli dwa razy więcej niż święty Jan od Krzyża. W całych swoich dziełach. Tak, cytowała z głowy, z tego co słyszała, z tego co się nauczyła, przepisywała też te fragmenty biblijne, także no niesamowite umiłowanie Biblii i to umiłowanie Biblii też było widać w takiej drugiej wypowiedzi słynnej, w której ona mówi, że gdyby była księdzem, to poświęciłaby mnóstwo czasu i sił, żeby nauczyć się hebrajskiego i greckiego, żeby móc czytać Biblię w oryginale. No więc dlatego dzisiaj chcemy ją prosić o modlitwę i wstawiennictwo, abyśmy nie ustawali w naszych rozważaniach, w naszych medytacjach nad świętymi tekstami. Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, módl się za nami. Życzymy wam, żeby wasze monitory i całe wasze życie były święte. Amen. Amen.